Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zrobimy opis patcha potyczek ta taktycznych 9.20, czyli nowy patch, który jutro wejdzie na serwery live i zobaczmy co dla nas przygotował Riot. Ten patch był e, troszkę inny, troszkę wolniejszy. Myślę, że mam nadzieję, że to się zmieni, ale zobaczymy. Tutaj e, pierwsze to zmiany w awansowaniu, czyli e, mniej expa po potrzeba na piątym i na dziewiątym poziomie, żeby wbić poziom. Y, możliwe, że przyspieszy to troszkę rozgrywka, że ludzie będą częściej levelować, bo bo będzie potrzeba mniej Expa, ale zobaczymy jak to w praktyce będzie faktycznie wyglądało o ile. Jeżeli nie zmniejszyli, a prawdopodobnie nie zmniejszyli obrażeń, które się zadaje, to możliwe, że po prostu częściej ludzie będą wbijać 9 poziom, a ta zmiana nie będzie miała za, dużo, za dużego wpływu. Częstotliwość wypadania poszczególnych kategorii. Tutaj na 8 i 9 poziomie, czyli w tym late gameie, zostały zmienione głównie. Głównie postacie za, za legendarne, czyli, czyli postacie złote z 8% na 15%. No, to jest gigantyczna zmiana. To jest naprawdę gigantyczna zmiana. Niesamowicie wielkie zwiększenie z 5, nie źle powiedziałem, z 5 na 8 i z 12 na 15, czyli po 3% jest zmieniane na każdym. To też jest fajna zmiana, bo teraz możemy częściej grać kompozycje, które, które opierają się na tych postaciach, czyli Swayna, kale Case, która chyba dostaje buffy w tym patchu. Ale zobaczmy, zobaczmy co tutaj jeszcze mamy. Przedmioty. Ostrze śmierci, czyli to co się składa z dwa razy BFA. Jak na razie to słabo grany item. Te nowe itemy aż tak się nie wkomponowały w rozgrywkę. Rzadko kiedy są grane nie wszystkie są dobre. Tak więc ostrze śmierci dostaje lekkiego Bufa Zaczyna z jednym ładunkiem, czyli po prostu 15 AD ma więcej na start. Tak jakbyście złożyli 3 razy BFA, a Potrzebujecie tylko dwóch. Dlaczego ostrze śmierci nie jest dobre? Bo potrzebujecie zmarnować Aż dwóch BF-ów. Jeżeli Ostrze śmierci składałby się z innych itemów, a dawałoby AD, to wtedy by się opłacało go składać, ale przez to, że musicie zmarnować dwa razy BF-a, to średnio się opłaca to składać. Czas działania brodznego serca z 4 sekundy na 1 sekundę. No to jest bardzo dziwna zmiana. To praktycznie zabija ten item. Tego itema się nie będzie opłacało składać. Nie rozumiem dlaczego to. Aha, dobra. Rozumiem dlaczego to złożyli. Po prostu zrobili to tak, żeby to się składało głównie na frontline. Czyli, żeby to się cały czas odświeżało, jeżeli macie to na na przykład Sejuani lub Gerenie, to to cały czas się będzie odświeżało i to nie będzie miało żadnego wpływu, tak naprawdę, on się cały czas będzie nakładał, ten buff. Ale zmniejszyli to dlatego, że wszyscy to składali na asasinach, a jeżeli składa się ten item na asasynach, to. Niestety, jeżeli oni przelatują, to nakładają Frozen Hearta. Jeżeli jest to Pike, to jeżeli wraca, też nakłada tego Frozen Hearta. Tak więc to było troszkę zbyt mocne, to znerfili. Ostrze nieskończoności zmniejszone o 25%, 25 punktów procentowych było zmniejszone. Żywe srebro, nie wiem co to jest, 5 sekund odnowienia, 3 sekundy odnowienia. A, Quicksilver, to że CC na Was nie działa. Fajna zmiana, może będzie to grywalny item. Rzadko, rzadko teraz się go spotykało, ale może akurat ta zmiana wystarczy. Złodziejskie rękawice, obniżona średnia jakość połączeń przedmiotów. Aha szkoda, że nie jest napisana wartość. Zabójca, czyli Asasyni troszkę za mocni teraz. Wszędzie byli grani w każdej kompozycji, tak więc zmniejszyli z 10% szansy na 5% szansy. Bardzo fajnie, że zmniejszyli. Bo rzadko kiedy grało się sześciu asasinów, a sześciu asasinów jest naprawdę mocne. Często grało się trzech w każdej kompozycji. Łatwo było ich złożyć przez tą właśnie szansę na trafienie krytyczne. Tak więc fajny nerw na pewno na plus. Premia do pancerza strażnika, czyli guardiany dostałem lekkiego bufa. Zobaczymy, czy znowu będą grywalne. Bo teraz w sumie w tej mecie słabo im szło. Rewolwerowiec, dodatkowe strzały. 1, 2, 3. Teraz będzie 1, 2, 4. W Czytałem patrzneuce, które nie były oficjalnymi patrznecami i w sumie lepiej to wyglądało. Tutaj zmienili tylko wartość na 6 rewolwerowcach. Raczej to nic nie zmienia, nie ma co na to patrzeć. Tutaj rycerze o 5 punktów zmniejszeni na 6, raczej 6 i tak będzie grywalnych. Dziki z 12% na 10% zmniejszone. To jak najbardziej fajna zmiana. Myślę, że myślę, że potrzebna taka zmiana, bo 4 Wild'ów też było niesamowicie mocne i bohaterowie. Atrox pancerz z 25 zmniej... zwiększony do 35 Akali, prędkość ataku troszkę znerfiona, to nie za dużo zmienia w połączeniu z i Infinity Edge'em um, albo dwoma Infinity Edge'ami nadal będzie mocna, myślę, że to za dużo nie zmienia, po prostu e, ta jednostka sama w sobie będzie troszeczkę słabsza, ale nadal grywalna Fiora, troszkę polepszona, tutaj bez różnicy. Gangplank tak samo, bez różnicy. I tu jest duża zmiana, czyli Kai'Sa. Prędkość rzucana zaklęć 30-60-90 na 50-75-100. Duży buff na pierwszym poziomie, jeżeli gramy Kai'Sę pod Assassina lub pod Rangera, na pewno mega przydatny buff, jeżeli połączymy to z Giant Slayerem. Tarcza, którą dostaję też jest zwiększona o 100 punktów, tak więc warto będzie chyba grać Kai'Sę, tak? tak przynajmniej sądzę, Leona dostała też buffa, czyli wraz z Guardianami może się okazać mocniejsza Kaisa. Lucian dostał takiego buffa. Fajnie grać Luciana, jeżeli, jeżeli składamy builda pod Jinx, na przykład 6 Brawler, 6 Brawler Jinx, tak więc fajnie trzyma trzymać itemy na Lucianie. Taki buff na pewno mu się przyda. Chociaż i tak on był wystarczająco silny, tak więc czy był potrzebny ten buff? Myślę, że nie. Poppy, zmniejszone punkty zdrowia z 800 na 700. No proszę bardzo, tu jest gigantyczny nerf Poppy okazała się zbyt silna. Wiele osób nie grało Poppy, ona zawsze była bardzo mocna. Nie wiem dlaczego ludzie jej nie grali, ale Riot najwyraźniej się o tym dowiedział. Zauważył po statystykach, że, że, że możliwe, że jest troszkę za mocna. Myślę, że ona była całkiem okej, okay. jeżeli chodzi o postać za 3 golda, to na pewno opłacało się Poppy zawsze grać. Jeżeli, nawet, nawet jeżeli nie graliście rycerzy, to, to Poppy opłacało się po prostu wrzucić Woliber, prędkość ataku znowu zwiększona. Może Wolibera akery zacznie się opłacać grać, bo już dostają drugiego bufa Drugiego bufa już dostaje pod rząd. Tak więc może Woliber akery wróci pod sześciu brawlerów. Składając go też pod Blade Mastera, przez to, że wypada teraz więcej spatu. To może Volibar Blade Master wraz z trzema Blade Masterami po sześciu Brawlerów będzie opłacalny. Nie wiem, co będzie grane w następnym patchu. Myślę, że nie za dużo się zmieni. Nie ma tutaj jakichś super drastycznych zmian, które by naprawdę zamieszały potyczki taktyczne. Jedyne co to właśnie te zmiany o wypadanie bohaterów za 5 golda oraz, że potrzeba mniej punktów doświadczenia na 9 level. Myślę, że te. Te dwa czynniki będą tutaj kluczowe, że częściej chcemy wbijać dziewiąty level i znaleźć te mocne postacie za 5 golda, czyli Słaina na dwójkę, Jasuło na dwójkę, może nawet jasuło na trójkę, jak się komuś uda. E, powodzenia z tym wam życzę. I to w sumie by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, jeżeli Wam się podobało takie omówienia, to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało to omówienie, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, napiszcie, co chcielibyście jeszcze zobaczyć. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.